Jeden z najpopularniejszych wokalistów młodego pokolenia w Polsce, twórca popularnego singla Z całych sił. Gościem Mojej Figury TV jest piosenkarz Szymon Chodyniecki. Właśnie ukazała się twoja nowa płyta. Powiedz, w jakim klimacie utrzymana jest ta płyta i dlaczego warto po nią sięgnąć? Moja płyta jest w klimacie akustyczno-balladowym, można powiedzieć. Tutaj singlem przodującym jest Sam na Sam. I warto po nią sięgnąć dlatego, że powstawała ponad dwa lata. Napisałem sam teksty, sam napisałem muzykę, sam na sam. I ogólnie rzecz biorąc, uważam, że spełniłem te dwa cele, które mi przyświecały podczas robienia materiału. To znaczy taki, żeby było wow po skończeniu materiału. I rzeczywiście było takie wow. I też drugim celem było, żeby ta płyta się jakoś wyróżniała, stąd też właśnie dobór tych dźwięków bardziej akustycznych, balladowych. Ale to nie wszystko, muszę powiedzieć, bo stwierdziłem, że zrobię trzy produkcje w Wielkiej Brytanii, żeby trochę tę płytę unowocześnić po prostu, żeby ktoś nie powiedział, a ten Chodyniecki to nudny jest i ta płyta jest jakaś smętna, prawda? Myślę, że te numery były kluczowe i dodały właśnie takiej energii. I to była wisienka na torcie, kropka nad i dlatego naprawdę jestem zadowolony z tej płyty. Jeden z kawałków, który znajduje się na tej płycie Sam na Sam, sprawił, że muszę ci zadać to pytanie. Dla kogo ty piszesz te piosenki i tworzysz swoją muzykę? Dla siebie? Czy jednak przede wszystkim dla fanów? Zacząłem pisać swoją muzykę przede wszystkim dla siebie w zaciszu domowym. Czysta pasja. Później stwierdziłem, że wstawię jedną piosenkę do internetu. Okazało się, że w tydzień miała ona 4 miliony wyświetleń. Także pomyślałem, no jednak jeżeli ludzie tego chcą, to będę im to dawał, to co właściwie robiłem dotychczas dla siebie. I tak zostaje. Ja w ogóle staram się nie robić muzyki rutynowo. Nie wydaję płyt z przymusu, tylko dlatego, że chcę, naprawdę chcę. I chcę to robić w taki sposób. No i myślę, że tego sobie życzę, żeby właśnie tak zostało na lata. Przeciwności, dlaczego właśnie taki tytuł? Przeciwności, ponieważ raz, że było trochę tych przeciwności, tak jak na przykład w utworze Sam na Sam, rozstanie, trudniejsze momenty, ale też morał tej płyty jest taki, że po burzy zawsze wychodzi słońce, stąd też piosenki, które są bardziej żwawe, wesołe, o miłości. Jakie plany na najbliższą muzyczną przyszłość? Gdzie będzie można ciebie zobaczyć, usłyszeć? Właściwie staram się nie planować tak w takim sensie, że nie planuję raczej, wiadomo, zbyt bliskich planów z tego względu, że często to nie wypala. Ja po prostu mam taki ogólny plan, pomysł na siebie, że widzę siebie na przykład za parę lat, tak ogólnie w takiej sytuacji, że gram koncerty, wydaję dalej te płyty, tak jak powiedziałem wcześniej, unikając rutyny, ciesząc tym fanów i to jest taki cel. A te bliższe to promocja płyty, która właśnie trwa i... No i jakieś koncerty będą, czy raczej właśnie w salonach Empiku będziesz tutaj prezentował płytę? Właściwie jest zima. I trochę myślimy o takiej trasie akustycznej, ale to jest jeszcze nic oficjalnego, także macie newsa z pierwszej ręki.